wykręci pół wieku. Żołnierze niezłomni, ofiary ubeków, stawiamy wam pomnik. Choć w naszej pamięci jesteście od lat, dopiero dziś święcić możemy wasz wkład w obronę ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Choć skończone dranie co róż pomniejszają wasz trud i oddanie dla wolności kraju. Choć wyje niemiło chór rosyjskich sług, my wiemy jak było i wie o was Bóg. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać... Na cmentarzu w Dobrzykowie pod Płockiem, podobnie jak na wielu innych polskich cmentarzach, można znaleźć mogiły bohaterów poległych za ojczyznę. Pochowani są tu powstańcy styczniowi i żołnierze z 1939 roku. Brak tu jednak grobów tych, którzy walczyli w tych stronach i oddali życie za Polskę po II wojnie światowej, w czasach powstania antykomunistycznego. Do dzisiaj nie zostali odnalezieni i nie doczekali się godnego pochówku żołnierze wyklęci Henryk Jóźwiak i Władysław Dubielak. Po zakończeniu II wojny światowej Polska znalazła się w tragicznej sytuacji. Okupacja niemiecka została zastąpiona okupacją sowiecką. Członkowie ruchu oporu, żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, którzy wcześniej brali udział w walkach z Niemcami, musieli kontynuować walkę w nowych realiach, walcząc z jednostkami Armii Czerwonej, z jednostkami NKWD, walczyć z polskimi zdrajcami, którzy służyli w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, służyli sowieckiej Rosji. Armia Krajowa, która została formalnie rozwiązana, faktycznie nie istniała. Jednak struktury, które były wówczas, pozostały. I w oparciu o te struktury rozpoczęła się masowa wręcz akcja tworzenia nowych organizacji. Na Mazowszu Płockim były to Polski Związek Powstańczy, był to Ruch Oporu Armii Krajowej, były to struktury Narodowych Sił Zbrojnych, które z czasem przyjęły nazwę 11 Grupa Operacyjna Narodowych Sił Zbrojnych. Na terenie powiatu gostynińskiego utworzone zostały dwie struktury Ruchu Oporu Armii Krajowej, wchodzące w skład szerszego obwodu noszącego kryptonim Rybitwa. Pierwsza struktura była założona przez Władysława Dubielaka, pseudonim Myśliwy, natomiast druga struktura została założona przez osobę noszącą na imię i nazwisko Józef Mickiewicz. Używał on pseudonimu Iskra, natomiast faktycznie miał nazwisko Adam Dubrawski. Niektórzy z członków Ruchu Oporu, aby śledzić działania nowej władzy, podjęli w celach wywiadowczych służbę w tworzonej Milicji Obywatelskiej. Władysław Dubielak, który w czasie okupacji hitlerowskiej był komendantem oddziału Armii Krajowej w Dobrzykowie, zaraz po wojnie również wstąpił do Milicji Obywatelskiej. Władysław Dubielak poznał Henryka Jóźwiaka, pseudonim Groźny, żołnierza Armii Krajowej z Lubelszczyzny, który dostał rozkaz, aby wejść w struktury milicji i przedostać się na teren powiatów centralnej Polski i tam organizować konspirację. Przedostał się również jako milicjant. I tutaj, będąc w strukturach milicji, nawiązał kontakt z Dubielakiem i wspólnie zaczęli organizować jedną ze struktur Ruchu Oporu Armii Krajowej Obwodu Rybitwa. Władysław Dubielak jako żołnierz Armii Krajowej miał bardzo szerokie kontakty
na terenie powiatu gostynińskiego. Dość szybko zorganizował 30-osobowy oddział, który na terenie powiatu gostynińskiego przeprowadził cały szereg akcji zbrojnych przeciwko strukturom komunistycznym, przeciwko milicji, przeciwko instytucjom państwa komunistycznego. Ostatnim żyjącym żołnierzem z oddziału Władysława Dubielaka jest pochodzący z Koszalówki pan Wiktor Sumiński. Doczekał się on czasów, kiedy wreszcie doceniono żołnierzy niezłomnych. Obecnie mieszka pod Szczecinem. Między innymi nawiązała z nim kontakt nasza szkoła podstawowa z Dobrzykowa oraz młodzi ludzie ze stowarzyszenia Pro Patria. Dzień dobry, witam. Erik Maciejewski. Sumiński. Właśnie ciasta przywiozłam. To są książki w prezencie i w podziękowaniu dla pana od pana burmistrza Gębina. Dziękuję bardzo. No to będą też i jacyś znajomi, prawda? Tak, tak. No coś tam na pewno tam znajdą. Bo to jest o ruchu oporu, bo ruch oporu Armii Krajowej. W tej książce nawet pan sobie może znaleźć dużo. Też pan pokaże zdjęcia. Bo my założyliśmy w Dobrzykowie takie stowarzyszenie patriotyczne. I organizujemy takie obchody w czci pamięci powstańców styczniowych i żołnierzy wyklętych. I tutaj się zebraliśmy w zimę, w styczniu i zapaliliśmy znicze, odśpiewaliśmy hymn. Tutaj też my jesteśmy. To już 1 marca. O, tutaj też nasza organizacja w kościele u nas w Dobrzykowie. Tu koledzy poprzebierani. Cały życiorys. To jest cały życiorys. Czyli pan już był w organizacji podczas II wojny światowej, tak? Tak. Pan też szedł do Warszawy w 1944. Na pomoc powstaniu? Szywiński Janek tylko raz mi powiedział, żeby nie oddalać się, bo możemy, jak będzie rozkaz, to będziemy musieli pójść do Warszawy. Po jakimś czasie odwołane zostało, bo Rosjanie nie puszczali przez Campinos. Po II wojnie światowej został pan zaprzysiężony, tak? Tak. U Dubielaka. I gdzie była ta przysięga? W lesie. Góreckim les. W lesie góreckim. W obliczu Boga Wszechmogącego. W obliczu Boga Wszechmogącego. Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej. Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej. Rzeczpospolitej Polskiej. Rzeczpospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru. Stać nieugięcie na straży jej honoru. I o wyzwolenie jej z niewoli. Wyzwolenie jej z niewoli. Walczyć ze wszystkich sił. O, a tutaj mamy zdjęcia dla pana Władysława Dubielaka. A może pan opowiedzieć wcześniej, jak pan poznał Dubielaka? Ja go znam jeszcze z dzieciństwa, bo jak do kościoła on do mszy służył. Jakim był człowiekiem? Bardzo dobry. Naprawdę człowiek godny uznania. I on był komendantem milicji. Tak. Z początku to był Jóźwiak. Jóźwiak był. Nawet widziałem go w kościele pierwszy raz, to elegancki człowiek, w eleganckim mundurze oficerskim. Jóźwiak? Jóźwiak, tak. Mhm. No to chyba raziło tych tam różnych, prawda, agentów. A ten Jóźwiak pochodził z Lubelszczyzny, prawda? Tomaszów Lubelski chyba. Aha, Tomaszów. Aha. Po wojnie dopiero jak założyliśmy ten rok, to już potem większa grupa była. Puternicy pewnie, Puternicki. Puternicki, Jankowski. Gajewski. Leliński. Durma. Koprowicz.
Cielewskie, Rzepeczki z Gumbina. Ja tutaj mam informację, że pan uczestniczył w 6 akcjach zbrojnych. A pamięta pan, jakie to były? Pierwsza to była w Gumbinie. Sklep jakiś i był tym agentem też UB. Poszli tam, mu dali przykazania swoje. Oddział do Bielaka. Przeprowadził na terenie powiatu gostynińskiego w sumie 27 akcji zbrojnych wymierzonych w komunistyczny aparat represji, w komunistyczną administrację. Rozbrajali i przejmowali różnego rodzaju transporty, które przejeżdżały przez teren powiatu gostynińskiego. Rozbroił 6 posterunków milicji, w których były również siedziby Urzędu Bezpieczeństwa. Niszczyli dokumentację dotyczącą konfidentów, dotyczącą donosów, które ci konfidenci składali na milicję. Likwidowali dokumentację dotyczącą kontyngentów, które chłopi mieli przekazywać na rzecz państwa komunistycznego. Oddział do Bielaka wykonał również 17 akcji ekspropriacyjnych i zaopatrzeniowych, m.in. na browar w Ciechomicach, na urzędy gminy w Dobrzykowie, Łącku, Pacynie, Szczawinie, na spółdzielnie w Gombinie, Łącku, Wincentowie i Lwówku. Ta właśnie akcja w Lwówku zakończyła się ogromną dekonspiracją. Mianowicie w spółdzielni, która była rozbijana przez oddział do Bielaka, pracował jeden z agentów Urzędu Bezpieczeństwa. I to on rozpoznał jednego z żołnierzy. Zameldował na UB w Gostyninie. Kogo widział? Zaczęły się aresztowania, które doprowadziły do częściowego rozbicia oddziału. Wówczas pod nieobecność do Bielaka, który przebywał poza Mazowszem, już jak podjął decyzję, że przeprowadzi z resztą oddziału akcję odbicia żołnierzy z siedziby UB, z aresztu UB w Gostyninie. Dowiedziałem się, że naszych trzymają nadal na UB w Gostyninie. Strasznie katują. Władka do Bielaka też mieli aresztować, ale zwiał im dziś pod Mławę. To ja obejmę komendę i musimy ich stamtąd odbić. Z UB? Nie damy rady, za dużo tej swołoczy tam jest. No mam już jakiś plan. W nocy z soboty na niedzielę kilku naszych zaatakuje posterunek w Gombinie. Milicjanci wezwą pomoc z Gostynina. Reszta zdobędzie jakiś samochód. Jeśli Ubecja pojedzie pomóc do Gombina, no to nam się uda ich odbić. Dobra, a gdzie zbiórka? Zbiórka w lesie pod Golonką, 10 w nocy, no tam gdzie zawsze. W nocy, na 1 grudnia 1946 roku zorganizował pozorowaną akcję ataku oddziału na posterunek w Gombinie, tylko po to, żeby wyciągnąć z siedziby w Gostyninie w
funkcjonariuszy plutonu specjalnego UB. W niedzielę z tatą szliśmy na polowanie. I tata zauważył tutaj bardzo dużo łusek od karabinu, ręcznego karabinu maszynowego. I było tych łusek gdzieś około 15, może ponad 20. I zaraz tata powiedział, prawdopodobnie w nocy partyzanci obstrzeliwali z tego narożnika posterunek. A posterunek znajduje się w odległości około 100 metrów, tam jak tam widać te 3 czy 4 okna. Jednak akcja zakończyła się tragicznie. Tam to było tak. Zebraliśmy się w lesie. Wtedy Władysława Dubielaka nie było. Był Jóźwiak. Wyszliśmy tam na tego zatrzymywać samochody. Podjechał ciężarówka ze zbożem. Żeśmy zatrzymali ją na bok, ustawiliśmy i czekaliśmy. Potem nadjechał ten tak zwany łazik wojskowy. Jak ono się tam nazywał, dziepić, jak. No i ten Jóźwiak i jeszcze chyba dwóch tam z nim zatrzymywali te samochody. Zatrzymał się i tamten z tych ubowców, no taki porucznik, od razu strzelił mu w głowę. Miały się zacząć te automaty i strzelanina ustała. Doszłem, patrzę z tego zabitego, no poznamy od razu, że to jest Jóźwiak. Szef UB i ten podporucznik czy porucznik, Mikołajczyk nazywał się, uciekli. Tylko tych dwóch później dali mi pod opiekę, żeby ich przypilnować, ale już byli rozbrojeni. No i myśmy potem wzięli tego Jóźwiaka i
a na boku w lesie okryli płaszczem. Myśmy go tam pochowali prowizorycznie, bo miał być później zabrany. No ale, że to miał jakieś łowy być. Rankiem na Golonkę przyjechali myśliwi z Gąbina, by tu rozpocząć zaplanowane niedzielne polowanie. Zauważyli ślady walki i odnaleźli miejsce pochówku Jóźwiaka. W niedzielę przyjechaliśmy tutaj na Golonkę, żeby rozpocząć polowanie na zające i dziki. I kiedy wysiadliśmy tutaj na tym krzyżówce, myśliwi na ganka, zobaczyliśmy, że 2-3 metry w kierunku Łącka jest dużo krwi. Kiedy doszli myśliwi, obejrzeli to, mówią, nie depczcie tego, nie wolno tego zadeptywać, tych śladów, na tej krwi były drobinki mózgu, także oni od razu powiedzieli, że musiał dostać w głowę, ponieważ mózg aż wyleciał na tą krew. No i pan Rakowski polecił Gajowemu, żeby nas rozprowadził tyriarierą w kierunku Koszelewa, tam, gdzie wskazuje. Co 2-3 kroki, jeden chłopak od drugiego. No i poszliśmy w kierunku Łącka. Ślady krwi, które żeśmy zauważyli, zaczęły się na krzyżówce, na asfalcie, na środku asfaltu. I one się ciągnęły po poboczu tym, gdzie stoimy, jakieś ze 20 metrów, później rowem z 5 metrów i do góry. I na górze się urwali. Prawdopodobnie ten człowiek był później przeniesiony, żeby nie było śladu krwi po lesie. Idąc tyralierą od drogi do Koszelewa, na wysokości tej figurki, w głąb lasu, około 80 metrów, a od drogi do Koszelewa, gdzieś około 100 metrów, natknęliśmy się na pogrzebanego partyzanta. Natknął się jeden, jakiś kolega z 5 metrów ode mnie, może 6. I krzyknął, tu jest miękkie, tu widać biały piasek kopany i tu coś jest. No to ja doskoczyłem, byłem blisko, mówię, no to weź, uklęknij i odgrzebuj. Ziemia nie była zmarznięta, nie było śniegu, więc zaczął kopać. Pokazała się głowa. Mówię, delikatnie odgrzebuj ten piasek na boki i cały tułów się pokazał. To był człowiek w mundurze wojskowym. Trafiony był ten partyzant w głowę, a komendant, jak się dowiedzieli myśliwi i później mi tata powiedział, uciekł tutaj jakieś ze 100 metrów w dół. Tam był rów, krzaki takie, tymi krzakami przeszedł w tą stronę, a tutaj za tym domem był młodnik posadzony, taki gdzieś 6-7-letni, gęsty bardzo młodnik, dosyć wysoki taki. No i on tam się wciągał, no i przetrwał do dnia, a później widocznie złapał jakiś samochód i pojechał na komendę. Tego nieboszczyka wzięli do Urzędu Bezpieczeństwa. Gdzie jest pochowany, nie wiem. Ciało zostało zabrane do UB w Gostyninie, gdzie zostało sfotografowane, zidentyfikowane. A następnie, według relacji funkcjonariuszy UB, wrzucone do dołu klacznego, który był na dziedzińcu tego urzędu. Najprawdopodobniej
Szczątki Henryka Jóźwiaka, pseudonim Groźny, jednego z najważniejszych żołnierzy ruchu oporu Armii Krajowej na terenie powiatu gostynińskiego, leżą w tym miejscu do dnia dzisiejszego. A tylko na tym miejscu, gdzie był zabity, do dzisiejszego dnia chyba tam jest obrazek i jak jeździłem na urlop na Kosze Ludzkie, to zawsze ktoś tam pilnował, znaczy doglądał. Po akcji pod Golonką rozpoczynają się aresztowania. Schwytani partyzanci byli torturowani, a następnie sądzeni. Niektórzy zostali skazani na karę śmierci, zamienioną później na wieloletnie więzienie. Aresztowanie było nie przez UB, tylko przez KPW. Cały dowódca wziął kilku swoich, kazał obstawić budynki dookoła. Ja już nie miałem żadnej możliwości ucieczki, ani się skryć. Pracę do góry, nazwisko, imię. Wtedy pytania i przy pytaniach bicie. Najgorzej to, że ty rękawicami, te prezentowe rękawice i tak po oczach. I tam, że krew po prostu ze łzami płynęła. Całą twarz to miałem opuchniętą już siną. Chociaż nie widziałem, ale czułem to. W ogrodzie był sklep, ten piec do chleba i tam bez żadnych trudności znaleźli te dwa karabiny. Wtedy już podejrzenie, że było nas dwóch, że i brata, jego zawołali, jeden przy mnie tam męczył, a drugi brata. To było najgorsze dla mnie, jak ten jeden, co był, brata katował, uderzył go w tym kolbą karabinu piersi. Także ja takim nieludzkim głosem prawie zawył. Ja się obejrzałem, a jemu krew z tego, z ust zaciekła i cały blady. Ja z tego wszystkiego już prawie chciałem, miałem zamiar rzucić się na tego czorta i jego, no ale od razu mysz powstrzymała, nie. Oni tylko na to czekali. Nie, tego, bo będzie źle z całą rodziną. Dam spokój. Wjeżdżali do tego, do Gumbina. A w Gumbinie już czekali ubowcy na czele z tym szefem. Niektórzy tak zadawali pytania, ale w ogóle nie bardzo. To była jakaś po prostu zabawa dla nich, by męczyć. Nie wydałem nic. Nas tam do Gostynina wywieźli. No i ta cała tam młocka była, to był chyba taki warsztat mechaniczny. Tam różne narzędzia były, też klucze, nie klucze, młotki. I tym się posługiwali. Tłukli tego durmę. Jak mnie zobaczył szef, Sumiński, dawajcie go tu. Tamtego wypuścili i nie, zaczęli tłuc. O, jak to tam się odczuwało, to już tego się nie dało pisać przecież. Prokurator tam pytania, znaczy te śledztwo przeprowadzał w czasie sądu. Sumiński, dlaczego żeście wstąpili do
do tej organizacji. Ja mówię, bo Polską rządzą Żydzi i Rosjanie. A jak żeście mówi, poszli do tego, do Radziwia. Czy tam byli Żydzi albo Rosjanie? Ja mówię, uważałem ich tak jak za okupacji tych, którzy współpracowali z Niemcami. Ostatnie słowa już, ta mowa prokuratora i to on, tamto. Wydawało się, że ten malutki Sumiński człowieczek cały świat był do góry nogami gotów przewrócić. To ja i Koprowicz na karę śmierci, a Leliński, Puternicki dożywocie. Amnestię zastosowano. Dożywocie i kara śmierci wtedy była zmniejszona do lat 15. Czy mieli 15 czy 10 lat, to prawie wszyscy jednakowo żeśmy po 10 lat siedzieli. Po śmierci Henryka Jóźwiaka, Groźnego, Władysław Dubielak wrócił do Dobrzykowa. Nie mógł nawiązać łączności z krajowymi strukturami ROAK. W związku z kolejnymi aresztowaniami Dubielak rozwiązał swój oddział. Razem z pozostającymi jeszcze na wolności żołnierzami ujawnił się w czasie amnestii na wiosnę 1947 roku. Jednak dzień po ujawnieniu funkcjonariusze UB z Gostynina próbowali go aresztować. Dubielak zbiegł wówczas do Wrocławia, skąd we wrześniu 1949 roku udało mu się przedostać do Berlina Zachodniego. Tam od marca 1950 roku organizował działalność wywiadowczą na terenie kraju. Komuniści dopadli go w Berlinie Wschodnim. Służba Bezpieczeństwa NRD przekazała go władzom PRL-u. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie w dniu 4 czerwca 1955 roku skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 27 października 1955 roku. Do tej pory nie udało się odnaleźć jego szczątków. A tutaj jest figurka przy kościele. To jest figurka postawiona przez mamę Władysława Dubielaka. Widziałem się z jego mamą stary, że Władka Myśliwego Ukrajeńskiego wspomniała o swoim synu, ale mówi, że zginął za ojczyznę i nie ma co. Chociaż widziałem, że łzy wstrzymuje, no, a kobieta odważna, silnego charakteru. Mama Władysława Dubielaka nie dożyła czasów, gdy doceniono ofiarę jej syna. Natomiast pan Wiktor Sumiński, pseudonim Kropidło, doczekał się wolnej Polski. Otoczyły go opieką lokalne media, społeczeństwo oraz żołnierze z pobliskich jednostek wojskowych, skupieni w operacji Echo. Nasze stowarzyszenie Pro Patria wraz z miejscowymi szkołami już od 2 lat organizuje akcję Kartka dla Weterana, dzięki której do pana Wiktora docierają życzenia i podziękowania od najmłodszych patriotów. Ostatnio Wojsko Polskie uhonorowało go stopniem oficerskim, prawem do noszenia munduru i krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dziś Wiktor Sumiński, pseudonim Kropidło, otrzymał mundur i został odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Bo nikt bardziej nie jest zgodny jak ten, kto walczył o niepodległość. Serdecznie dziękuję i pochwalę ojczyzny. Skazany przez komunistyczne władze na śmierć i zapomnienie, żołnierz niepodległościowego podziemia kończy 95 lat. Rafał Molenda, Radio Szczecin. Znajdujemy się na cmentarzu katolickim w Płocku. Staraniem Stowarzyszenia Starówka Płocka
oraz Stowarzyszenia Historycznego imienia 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych na rodzinnym grobowcu jednego z bohaterów podziemia antykomunistycznego, Stefana Bronarskiego, pseudonim Liść, został niedawno wzniesiony Panteon Żołnierzy Wyklętych Mazowsza. Znajdują się na nim nazwiska 91 niezłomnych, poległych lub zamęczonych przez komunistyczny reżim, których szczątków do tej pory nie odnaleziono. Wśród nich można znaleźć Henryka Jóźwiaka Groźnego i Władysława Dubielaka Myśliwego. Historia o nich już nie milczy. To byście wskazali, jak zachować honor, gdy dla chłopców Stalin był prawdą wcieloną. To byście wiedzieli, gdzie dobro, gdzie zło, gdy z lasu do celi w kajdankach się szło. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Uznani od nowa, żołnierze niezłomni, być może już o was nasz kraj nie zapomni. Najwyższe honory należą się wam, wam na Polskę chorym, wam ofiarom kłamstw. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost.